Hello my friends! Jest takie angielskie powiedzenie neither a borrower nor a lender be, czyli lepiej nie być ani osobą pożyczającą od kogoś, ani osobą pożyczającą komuś, co niedosłownie na polski przetłumaczymy na dobry zwyczaj nie pożyczaj. Niemniej jednak mam nadzieję, że today you will lend me an ear, czyli że dzisiaj użyczycie mi ucha, co znowu niedosłownie można przetłumaczyć na że mnie wysłuchacie. Bo będę dzisiaj mówił o różnicy między słowami borrow i lend. Zachaczymy też o takie słowa jak to rent, to hire i to loan. Innymi słowy powiemy sobie, jak po angielsku pożyczać. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Słowo Borrow znaczy: Pożyczać od kogoś. Dlatego właśnie tą pierwszą literkę by ze słowa borrow możecie skojarzyć sobie ze słowem brać. Na przykład, jak chcemy pojechać na imprezę, a nie mamy czym, możemy powiedzieć po angielsku: You can borrow your father's car, czyli możesz pożyczyć. Samochód swojego ojca, czyli możesz wziąć ten samochód. You can borrow your father's car. Z kolei osoba o rozciągliwej moralności mogłaby powiedzieć: We are not stealing, we are just borrowing, czyli my nie kradniemy, my tylko pożyczamy. We are not stealing, we are borrowing. Z kolei, gdy mowa o języku, możemy powiedzieć English borrowed quite a few words from French, czyli angielski pożyczył całkiem sporo słów z francuskiego. English borrowed quite a few words from French. Słowo borrow możecie też skojarzyć z biblioteką, z której bierzemy, pożyczamy książki, lub z bankiem, w którym pożyczamy pieniądze. Na przykład a person that borrows a book is a borrower, czyli osoba, która pożycza książkę, to wypożyczający. A person that borrows a book is a borrower, albo a borrower borrows money from a bank, czyli pożyczkobiorca lub też kredytobiorca pożycza pieniądze z banku. A borrower borrows money from a bank. Słowo borrow, czyli pożyczać od kogoś, usłyszymy też czasami w takim wyrażeniu jak to be living on a borrowed time, czyli dosłownie żyć na pożyczonym czasie, co niedosłownie przetłumaczymy na cudem trzymać się przy życiu. To be living on a borrowed time. Z kolei słowo lend oznacza pożyczać komuś, czyli zamiast brać coś od kogoś. To my dajemy coś komuś i właśnie tą literkę d ze słowa lend możecie skojarzyć z dawaniem. Na przykład I will lend you money, but I need them next week. Czyli pożyczę ci pieniądze, ale potrzebuję ich w przyszłym tygodniu. I will lend you money, but I need them next week. Słowo lend pojawia się też w wielu zwrotach. Jak wspomniane przeze mnie na wstępie, to lend an ear, czyli użyczyć ucha, wysłuchać, ale też na przykład to lend a hand, czyli pożyczyć komuś ręki lub innymi słowy pomóc komuś. Na przykład. I need to finish this project by tomorrow. Would you lend me a hand? Czyli muszę skończyć ten projekt do jutra. Czy podałbyś mi pomocną dłoń? Po polsku by się chciało powiedzieć, a dosłownie po angielsku, czy pożyczyłbyś mi tą dłoń? I need to finish this project by tomorrow. Would you lend me a hand? Forma przeszła słowa lend to lent, z ty na końcu. A zdanie można zbudować następująco. I lent John a book. Czyli pożyczyłem Johnowi książkę. I lent John a book. Albo I lent a book to John. Czyli pożyczyłem książkę Johnowi. Zwróćcie uwagę, że w tej drugiej opcji, czyli kiedy najpierw mówimy, co pożyczyliśmy, a dopiero potem, komu pożyczyliśmy, to przed osobą stawiamy słówko to. I lent a book to John. Jak mogliście zauważyć, z wymienionych przykładów słowo lend ma znaczenie zarówno pożyczania czegoś komuś w metaforycznym sensie, jak w przypadku użyczania ucha albo pożyczania pomocnej dłoni, albo w dosłownym sensie, czyli kiedy mówimy o pożyczaniu na przykład komuś pieniędzy. Zwłaszcza w amerykańskiej wersji angielskiego możecie czasem usłyszeć słowo loan. Słowo to będzie również oznaczało pożyczać coś komuś albo będzie oznaczało pożyczkę. Jednak tutaj tylko w dosłownym znaczeniu pożyczania, czyli słowo loan nie używane jest w metaforycznych w metaforycznym sensie pożyczania komuś czegoś, tylko zawsze będzie dotyczyło takiego dosłownego przekazywania komuś czegoś, na przykład pieniędzy. Na przykład he took a bank loan, czyli on wziął Pożyczkę bankową. He took a bank loan. Albo he took a student loan. On wziął pożyczkę studencką. He took a student loan. Albo I loaned him some money. Czyli pożyczyłem mu trochę pieniędzy. I loaned him some money. A ponieważ mówimy dzisiaj o pożyczaniu, nie możemy pominąć słów to rent i to hire. Oba słowa znaczą. Pożyczać coś klientowi za opłatą. Przy czym słowo to rent częściej używane jest w amerykańskim angielskim, a słowo to hire częściej używane będzie w brytyjskiej wersji angielskiego. I na przykład na lotniskach zobaczymy często biura car rental, czyli wypożyczalnie samochodów. Natomiast w Wielkiej Brytanii te biura będą nazywały się car hire. Kiedy Amerykanin wypożycza na przykład rower albo łódkę, powie I rented a bike, czyli wypożyczyłem rower, lub I rented a boat, wypożyczyłem łódkę. Brytyjczyk, wypożyczający łódkę lub rower, powie I hired a bicycle, czyli właśnie wypożyczyłem rower, lub I hired a boat, czyli wypożyczyłem łódkę. Słowo rent używane jest też bardzo często w kontekście wynajmu jakiegoś miejsca do mieszkania. Na przykład możemy powiedzieć: We rent an apartment in New York City, czyli wynajmujemy apartament w Nowym Jorku. We rent an apartment in New York City. Natomiast przed domem, który jest na wynajem, w Stanach Zjednoczonych często są tabliczki for rent. Na wynajem. For rent. Język to przede wszystkim praktyka, dlatego teraz zadanie dla Was. Jak powiecie po angielsku, pożyczam pieniądze moim przyjaciołom, ale nigdy nie pożyczam pieniędzy od nich. Pożyczam pieniądze moim przyjaciołom, ale nigdy nie pożyczam pieniędzy od nich. Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy. Czas na podsumowanie. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, jak po angielsku pożyczać. Słowo borrow oznacza pożyczać coś od kogoś. Słowo lend oznacza pożyczać coś komuś, zarówno dosłownie jak i metaforycznie. Słowo loan, które używane jest raczej w amerykańskiej wersji angielskiego, znaczy pożyczać coś komuś, ale w dosłownym znaczeniu. Natomiast słowa to rent i to hire oznaczają wypożyczać. Coś klientowi za pieniądze. Przy czym słowo to rent częściej używane jest w Stanach, natomiast to hire częściej używane jest w Wielkiej Brytanii. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. A bank is a place that will lend you money, if you can prove that you don't need it. Czyli bank jest miejscem, które pożyczy ci pieniądze, jeśli będziesz potrafił udowodnić, że ich nie potrzebujesz.